Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA 5. Testujemy samochody z GTA Online. Mamy tu Batmobile i Voltik. Voltika już pewnie bardzo dobrze wszyscy znają, ale ten samochód ma wiele wspólnego z naszym starym Voltikiem. Pewnie jak już widzieliście kilka filmików na YouTubie, Batmobile również posiada dopalacz, tak samo jak i Voltik. Z tym, że Batmobile prowadzi się dużo lepiej niż Voltik. Voltika, jak sobie kiedyś testowaliście, pewnie jak dociskaliście mu tego powera, to był bardzo trudny w prowadzeniu. No, praktycznie przy wyższych prędkościach nie dało się nim skręcać, no nie? A właśnie zupełnie inny jest Batmobile, bo on ma te bardzo szerokie opony, jest dłuższy oczywiście, większy od naszego Voltika starego. I dzięki temu jakoś tak się składa, że prowadzi się sporo lepiej. Jest to tym ciekawszy pojazd, że będzie można go modyfikować w naczepie naszym tam, jak to się nazywa, mobilnym centrum dowodzenia, tak? Mamy także inny płomień z tyłu, koloru niebieskiego, jak mogliście zauważyć, w Voltiku mieliśmy żółty. Jestem bardzo ciekawy tych modyfikacji, które będziemy mieli w mobilnym centrum dowodzenia, bo jest aktualnie, nie jest dostępny w GTA Online i nie możemy sprawdzić, jakie ma modyfikacje na singlu, tak? Widzę, że ta animacja tego dopalacza wygląda troszeczkę inaczej niż w Voltiku, choć mogę się mylić, na pewno świeci się on z tyłu na inny kolor i pojazd na pewno dużo lepiej się prowadzi podczas, gdy jedziemy z dużą prędkością i gdy włączamy sobie dopalacz. To jest bardzo duży plus. Standardowo mamy zainstalowany karabin, ale inaczej niż w przypadku Night Sharka czy Ardenta, będziemy mieli tutaj możliwość zmodyfikowania tego pojazdu. Nie w warsztacie Los Santos Customs, pojadę wam, pokażę, że to nie da się go tam stunigować, tylko w tej naczepie, w mobilnym centrum dowodzenia, więc na pewno będzie można dodać jakieś ciekawe opcje i tych opcji jestem najbardziej ciekawy. Część osób nie jest zgodna co do tego, czy ten pojazd powinien pojawić się w ogóle kiedykolwiek w GTA, ale GTA to jest taka zwariowana gra. Niektórzy mówią, że to jest Saints Row, że to się robi już taki Saints Row z tego, że jeszcze tylko brakuje kosmitów i już będziemy mieli Saints Row 4, 5. Widzicie? Nie możemy go modyfikować tutaj. Ale moim zdaniem taki pojazd spodoba się wielu graczom i każdy, kto będzie chciał poczuć troszeczkę Batmanowej władzy w tej grze, sobie go zakupi. A myślę, że będzie można zainstalować do niego jakieś tam rakiety, może wzmocnić pancerz, nie mam pojęcia tak naprawdę, co będzie można dokładnie z nim zrobić, ale już teraz mogę wam powiedzieć, że jest naprawdę kozacki i w porównaniu do zwykłego Voltika skręca sporo lepiej, ale jest ociężały w tym skręcaniu, więc miejcie to na uwadze, że nie jest to jakiś tam rewolucyjny pojazd, że nagle będziemy super zakręty brać. Wygląda kozacko, te opony z tyłu wyglądają kozacko, wielkie koła. Pytanie, czy będziemy mogli zmieniać felgi w tym aucie. Wiecie co? Ja chyba nie bardzo będę chciał to zrobić, dlatego że standardowe felgi i opony są bardzo ładne. No i nie ma chyba takiej potrzeby, prawda? Obejrzyjmy sobie jeszcze tutaj przy świetle, jak to wygląda. Więc tak, spróbujmy sobie otworzyć drzwi. I tu mamy cały ten środek naszego pojazdu. Chciałem powiedzieć samochodu, ale ciężko to nazwać samochodem. Jakiś tam radar, jakieś dużo przełączników różnych. I tak, z przodu mamy oczywiście światła przednie. Mamy ten karabin, tutaj jest tak, tego, pyk. Figofago, taki malutki, widzicie. No i z tyłu mamy oczywiście ten wspomniany i używany już dopalacz, jakieś wielkie amortyzatory i w zasadzie tyle. Jeśli zwróciliście uwagę, to podczas jazdy to z przodu coś, co wydawało mi się, że ma się kręcić, kręcić się nie może. Nie? Z samochodu nie możemy strzelać inną bronią niż tylko właśnie tym karabinem. I tak podjedźmy sobie do jakiegoś, nie wiem, pojazdu, spróbujmy go rozwalić tym karabinem. Może jest jakiś mocniejszy niż w Night Sharku. Nie wydaje mi się. Chociaż samochód zaczął się już dymić. Możliwe, że jest jakiś mocniejszy. Okej. Okay. Podpalony, rozwalony. Tutaj mieliśmy jakiś motorek, tutaj mamy jakiś samochód ciężarowy. No, zobaczymy, jak pójdzie nam z Bravado. No, trochę trzeba postrzelać. Na pewno nie będzie to broń, która sprawi, że będziemy wymiatać w GTA. Moment, tutaj możemy jeszcze jakoś światełka włączyć. Ha, chyba, tak. Mamy LED-owe światła, bardzo mocno świecą, jak widzieliście pewnie troszeczkę w nocy. No ale kurczę, dalej nie jest jakiś tam
niesamowity pojazd. Możliwe, że będziemy mogli dodać do niego jakieś takie ciekawe opcje typu jakąś wyrzutnię, typ jak w Ruinerze 2000, jak myślicie? Czy będzie coś takiego? Ciekawe, kiedy Rockstar zamierza go dodać. Ja myślę, że tak gdzieś w połowie jesieni. Zależy, kiedy mają w planach dodać następną aktualizację do GTA. Ale ja myślę, że GTA powoli zbliża się do jakichś kosmicznych technologii i prędzej czy później będziemy mieli tutaj do czynienia z kosmitami, mówię wam. Zwłaszcza, że w Gunrunning mieliśmy już jedną taką misję, gdzie talerz kosmitów, czyli UFO, wylądowało i musieliśmy coś tam zabrać z tego UFO, nie? Ja jeszcze tej misji nie robiłem, nie wiem jak ona będzie wyglądać, ale to jest związane z uzupełnieniem towaru w naszym bunkrze i trzeba coś tam jeszcze specjalnie zrobić, jakoś to odblokować, nie mam pojęcia. Tak czy inaczej wygląda to wszystko bardzo ciekawie. Czy taranowanie tym pojazdem... Wow, widzę, że... Wow! Widzę, że hej! Zobaczmy. Ui! Powiem wam, że poziom Insurgent, można powiedzieć, czyli to jest jego kolejna zaleta, że ho, shit! No to co, jedziemy na bazę wojskową standardowo sprawdzić, jak on sobie poradzi, czy jego pancerz jest jakiś wyjątkowy. Prawdopodobnie będziemy mogli ten pancerz jakoś ulepszyć, ale czy... Wow! Żeby nie było, to sobie wczytam już całkiem odnowiony samochód, tak? Szkoda, że tutaj na singlu nie można używać tej przyczepy mobilnego dowodzenia, no nie? Tylko można to robić na multiku. What? O, zaczął się palić. Tak. Czyli nie jest to jakoś tam super wytrzymały, nie? No nie, pojedziemy na bazę wojskową, sprawdźmy ile on wytrzyma ładunków. Trochę się tutaj oddalimy od jednego i drugiego. Rzućmy jeden, uwaga. Jak myślicie, ile wytrzyma? Jeden, dwa. Uwaga. Trzy, dwa, jeden. Czyli nie mamy tu zbyt mocnego pancerza. Ciekawe, czy będziemy mogli go ulepszyć w mobilnym centrum dowodzenia. Jak wiecie, w mobilnym centrum dowodzenia dosyć mocno możemy zmodyfikować te pojazdy. Możemy zmienić typ uzbrojenia, dodać jakieś dodatkowe opcje, na przykład możliwe, że ten pojazd będzie zrzucał jakieś miny czy coś, tak jak w przypadku Tampy. Jak myślicie? Co będziemy mogli zmodyfikować w nim? Pewnie dowiemy się już niedługo, dlatego że będzie można to sprawdzić na przykład używając jakiegoś trainera na singlu i wtedy będzie można zainstalować wszystkie opcje przez to. Jestem bardzo ciekawy tego pojazdu, z drugiej strony nie wiem, czy będę chciał go kupić sobie na multiku. Myślę, jest kilka pojazdów, które chciałbym kupić, na przykład jest to Rapid GT, ten taki klasyczny, który ma bardzo fajne opcje tuningowe i świetnie wygląda. No i na pewno jakiś samolot z tych nowych, no ale to sobie jeszcze obadamy, prawda? Ale zobaczcie, że mamy możliwość dość skutecznego taranowania wszystkich innych pojazdów na drodze, więc... Osiem! No tak, to jest single, na singlu wypadniemy przez kierownicę, jeśli w coś mocno uderzymy. Ale w multiku takie coś miejsce nie będzie miało być. Znaczy no, nie będzie... Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.